on, you guys. It's only a... Jak ja się stęskniłem za jechaniem kreskówek. Dobra, a dzisiaj będziemy jechać porówno, zarówno stare, jak i nowe kreskówki. I też kreskówki, które lubię, bo nie będziemy recenzować całych kreskówek, a jedynie wkurzające ich aspekty, które się przewijają w zarówno dobrych, jak i złych kreskówkach. Zapraszam. Ole, kto słabeusz? Bezsensowne rzeczy, które nie lubią dzieci. To jest nisko na liście, bo aż tak szkodliwe ani denerwujące nie jest, a jest to nawet w jednej z moich ulubionych kreskówek. Kiedy ostatni raz widzieliście, żeby dziecko wręcz rzygało, jak widzi brokuły? Albo dostawało padaczki o to, że ktoś sypie cukier na lody. Serio, to już jest ostre wymyślanie na siłę. Przykład, kryptonim klan na drzewie, ale tam to akurat fajnie przynajmniej pokazywano. Ole, kto słabeusz? Kreskówki typu o, a! Pewnie sobie pomyślicie, co kurwa? Dobra, nie mówię tutaj o bajkach ze zwierzętami typu Tom i Jerry, ani Baranek Shaun, a o bajkach ze bez słów, gdzie najczęściej dwaj faceci powtarzają non-stop o, a, aha, o. Komedia bez słów jest trudna w wykonaniu, to rozumiem, na przykład tacy czescy sąsiedzi pokazują, że i z ludźmi da się to zrobić, i to dobrze. Przykład, niestety nie pamiętam tytułu, ale były tam dwa gostki przypominające Franca i Edka z takiej jednej starej polskiej gry, Wacki Kosmiczna Rozgrywka. Nie pamiętam tylko, gdzie to leciało. Ole, kto słabeusz? Chamski dubbing albo lektor. To akurat wina polskich tłumaczeń, aniżeli samych kreskówek. No ale jak widzę te jedne i te same osoby powtarzające non-stop: o nie, zaraz zginę, czekaj, pomogę ci! Hurra, uratowany! Albo jak na początku filmu animowanego słyszę lektora, to wyłączam. Przykład, wielkanocna kurwa przygoda. Ole, kto słabeusz? Debilne te stereotypy zwierząt. Hipopotamy przedstawiane jako grube, choć biologicznie to nie ma sensu. Lisy prawie zawsze złe, świnie brudne, a małpy głupie. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Przykład Madagaskara, chociaż te filmy akurat są okej. Ole, kto słabeusz? Jakiekolwiek odcinki typu Dziewczyna kontra Chłopak, które pokazują, że Boże, jacy ci chłopcy nie są głupi, jarają się pierdzeniem, sraniem i samochodami, a dziewczyny to jakie nie są różowe, delikatne, Barbie. Szkodliwe dla obu stron. Przykład Wróżkowie Chrzestni. Ole, kto słabeusz? Robienie z dzieci debili, czyli wszystko podane na tacy, zero wyzwań, przesłodzone debilne morały wciskane jak fiuty do gardła. Przykład Charlie i Lola. Nie mogę z Markiem jeść kiełbasek. Ole, kto słabeusz? Kreskówki w stylu nie słuchaj się rodziców, ekstremalny, czadówka, czaszki, płomienie. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Każdy, kto chociaż trochę siedzi w kreskówkach, widział parę takich, więc pewnie ogarniacie temat. Przykład Johnny Test. Ole, kto słabeusz? Dobre psy, złe koty. Pewnie powiecie mi, czemu to nie jest przy siódmym punkcie, jak to jest technicznie to samo. Ano dlatego, bo ten stereotyp jest chyba najbardziej popularny i wziął się chyba z dupy. Na czym polega? Na tym, że w każdej bajce niemal każdy pies jest przedstawiany jako Bóg, a kot jako negatywna postać, często nienawidząca ludzi i chcąca im zrobić krzywdę. Jako osoba, która niezbyt lubi psy, a koty uważa za przyjaciół, stwierdzam, że ten stereotyp to kłamstwo w kłamstwie. Przykład, kurwa, tajne akta psiej agencji. Kto wymyślał ten tytuł? W ogóle o co chodzi z tym, że psy to tajni agenci? Ole, kto słabeusz? Stylizowana i minimalistyczna kreska. Tego nienawidzę jak Żyd Pana Jezusa, ale o tym już zrobiłem film. Przykład, okej, KO, po prostu walcz. Ole, kto słabeusz? Smartfony, nawiązania do internetu i memy w kreskówkach. To daje kreskówce, co najgorsze, datę ważności, przez co takie gówna jak pikseloza, apka, pułapka czy atomówki 2016 znajdą się za te parę dekad w tej samej kategorii, co teraz takie kurioza, jak te kreskówki z koszykarzami z lat 60. Przykład, no właśnie ta nowa atomówki. Ole, kto słabeusz, który myśli, że jest doskonały, że o pracy swej wie wszystko, a to tylko żart wspaniały. Kiedy się zdenerwujemy, to szturchańcem go poczęstujemy.